Przyziemny temat, żeby nie powiedzieć wstydliwy. O ludziach przychodzących do budynku przychodni najlepiej mówi stan ubikacji na każdym niemal piętrze. Pod koniec 2012 roku policki sanepid wydał decyzję, kierując ją do administratora, czyli z Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Policach. Zarządca miał wykonać niezbędne prace, by doprowadzić ubikację do przyzwoitego stanu. Wymiana lub naprawa wszelkich tych urządzeń sanitarnych, to znaczy baterie, rury, spłuczki, likwidacja zacieków na ścianach i sufitach oraz wyposażenie tych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, środki czystościowe, papier toaletowy, pojemniki na mydło, ręczniki jednorazowego użytku. Wszystkie zalecenia administrator wykonał bez zastrzeżeń. W bardzo niedługim czasie doszło do kolejnych dewastacji. Do ubikacji może wejść każdy i niezauważenie wynieść niemal wszystko. Zarządca już nawet nie zakłada metalowych rurek do kranów, lecz stosuje obskurne plastikowe. Nikt ich nie kradnie, bo są bardzo brzydkie i nie można ich sprzedać na złomowisku. Dopóki mieszkańcy nie będą sami dbać o to, to niestety możemy nakładać decyzje co miesiąc i skutek będzie mizerny. Rozwiązaniem byłby monitoring umieszczony w toaletach, bo przecież nie w samych kabinach. Pomysł może śmieszny, komiczny czy bulwersujący, ale może by przyniósł jakiś efekt. Jednak dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowczo się na to nie zgadza. Przyznaje, że nie może sobie poradzić z problemem. Prawdopodobnie w przyszłym roku jedna toaleta będzie wyremontowana w taki sposób, by była wandaloodporna. Resztę pewnie trzeba będzie zamknąć na klucz. Inną sprawą są metalowe drzwi w budynku. Niektórzy mieszkańcy mówią, że mają około 30 lat. Przede wszystkim stwarzają wielkie niebezpieczeństwo. Są żelazne, ciężkie, nie domykają się tak jak trzeba. Tu jest bardzo dużo małych dzieci, ciągle do tych drzwi dobiegają. Jest zagrożenie przyciśnięcia powiedzmy tam palca czy nawet całej rączki. Tym tematem zainteresowaliśmy administratora, ale trzeba też zwrócić uwagę, że same matki nieraz nie pilnują swoich dzieci. Maluchy biegają po korytarzu bez dozoru, a mamy ucinają sobie pogawędki w innej części holu. Niejednokrotnie dzieci siadają samowolnie na parapecie, wdrapują się wtedy po rurkach od centralnego ogrzewania i je uszkadzają. Parapet też nie zyskuje na estetyce. Wandalizm to temat, do którego wracamy wielokrotnie w naszych materiałach, a wiąże się z obojętnością i brakiem reakcji na zachowanie innych ludzi.